masz ole idealnie ty! O kurde, kupiło mnie to teraz. Siemaneczko, jestem Luzek, zapraszam was na kolejny odcinek z Drift21. Moi drodzy, kontynuujemy. Dzisiaj zajmiemy się konstruowaniem samochodu do typowo do time attacku, czyli mamy tutaj fantastyczny driftowóz BMW E46, która jeszcze będzie musiała być troszeczkę porobiona, bo będzie trzeba przemalować ją oczywiście, ale to sobie zostawimy na później. Teraz wypadałoby kupić jakiś nowy samochód typowo do time attacku. No i moim takim typem jest któraś z Mazdy, czyli mamy tutaj bardzo lekki silnik 1.3 na przykład, albo możemy zrobić 2.6 też i któraś z tych. No, MX5 na pewno nie, no bo już ją mam i jej nie chcę. Albo RX7, albo RX8. Tutaj mamy, zobacz, też się różni. O, tutaj mamy mniej obrotów niż w RX8, więc chyba wezmę RX8. Dobra, zobaczymy, co z tym samochodem uda się zrobić. Może uda się go zrobić typowo pod time attack. 10 tysięcy kredytów. 10 tysięcy kredytów to się po jednym drifcie zdobywa. No i jesteśmy w garażu. Zobaczcie, jak teraz patrzymy na ten samochód, to wygląda trochę jak Mazda 3, no nie? Ale jest to RX7, tylko jak się zbliżymy, po prostu kamera tak rozciąga ten samochód dziwnie. No dobrze, co my tu mamy? Nie możemy niestety... Tak, no musimy przygotować go na drift. Nie możemy chyba nim przejechać, nie? Teraz. A nie, patrz, można jechać z seryjnym. Ty, a dawaj przejdziemy sobie time attack. Poczekaj, poczekaj, bo tu musimy próbę wybrać. To jest próba czasowa. Aha, próba czasowa 4. Zobaczmy, czy będę w stanie tą Mazdą coś ogarnąć. To jest ciekawe, to jest całkowicie seryjny samochód, nawet nie jest przygotowany do driftu ani nic. Także, no, ciekawe, czy sobie... Nie no, za mało mocy będzie miał, nie ma szans. Zobaczcie, kurde. Nie no, start powinniśmy mieć lepszy, nie? Musimy zrobić lepszy. Ale wiesz, nic nie buksuje tymi kołami. Zobacz, prawie zrobiłem. Srebrne trofeum z seryjnym samochodem, to będzie dobre auto do time attacku. Tylko problem jest taki, że my tutaj ten samochód przygotujemy zaraz do driftu. No bo zobaczcie, chcemy jakiekolwiek modyfikacje w samochodzie zrobić, nie, to musimy samochód, no jest to wymagane, tak? Czyli mamy ten zbiornik paliwa tam przeniesiony i tak dalej. Mamy wszystko wyrwane z tego samochodu i możemy go szykować do driftu. Jak będziemy chcieli sobie ten samochód jakoś tam ustawić, dać jakieś lepsze części czy coś, to niestety, ale też będziemy musieli dać takie części driftowe, no nie? Ale będziemy mogli to też wyregulować pewnie podczas tuningowania, na przykład zmniejszając kąt skrętu, ustawiając jakoś tam camber inaczej, na przykład w ogóle nie ustawiając camberu, nie? A możemy na to tą maskę otworzyć, proszę bardzo. Więc tutaj będziemy musieli porobić. Myślę, że ponieważ mamy tutaj dość wysokie obroty szczytowe, to możemy nawet dać skrzynię z dłuższymi biegami. Zaraz zobaczymy, jaką moc się tutaj uda osiągnąć. No mamy tu, będziemy mogli zainstalować lekkie silniki. Znaczy tak, no, lekki silnik możemy zainstalować też do BMW E46, albo do 36, albo w ogóle do jakiegokolwiek samochodu możemy wsadzić wankle, jak nam się podoba, bo w tej grze jest to możliwe. No ale zaraz sobie coś tam porobimy. Dobra, moi drodzy, robimy tak. Ja bym chciał tutaj zacząć składać w tym miejscu, jakieś jeszcze rzeczy zostały. Nie mogę tu zacząć składać? Muszę chyba tu, tak? Aha, muszę zacząć tu składać, tu wybieram sobie blok silnika, no i oczywiście bierzemy wankla, no ale właśnie który? No bierzemy sportowy, tylko czterorotacyjny weźmiemy sobie. To chyba nawet nie da się innego. Także co, teraz bierzemy stąd silnik od razu tutaj. Musimy tam go zacząć składać i potem dopiero wybrać go sobie na podnośnik, no nie? Dobra, montujemy. Tu będzie nam dużo łatwiej. I oczywiście wszystko robimy na sportowo, tak żeby nie trzeba było już do tego wracać jak w przypadku BM-ki. No nie widzieliście, jaki tam był, kurczę, jaka była różnica, no nie? A możemy zrobić trzyrotacyjny silnik. To jest, kurczę, kuszące, no nie? No bo zawsze byłby trochę lżejszy, a czterorotacyjny to jednak, no nie wiem, dawaj ten cztero... Kurde, to się będziemy rozdrabniać. Jedziemy.
Jakieś łańcuszki, jakieś, kurcze, jakie drobne elementy. Ja pierniczę. Ile tego dziadostwa tu jest do składania, no nie? Strasznie dużo. Dużo można się też dowiedzieć, jak w ogóle się składa taki silnik rotacyjny. To jest bardzo ciekawe. Byk, tutaj wybieramy do RX-8. I tu jeszcze mamy rzeczy do instalowania. Dobra, tu nawet przed tą elastyczną już możemy zamontować, proszę bardzo. No i śruby, te śruby mocujące cały ten silnik jakby. No nie można ich zainstalować jak samochód masz na tym, na podnośniku. W sensie inaczej, jak zamontowany masz silnik już w samochodzie, no nie? Nie można tego zrobić, dlatego że blokuje ci tam komorę, pokażę, który jest. Normalnie te śruby masz... O, z tej strony, no nie? I tutaj... O, tu chyba byłoby miejsce, tak patrzę. Ale gdzieś to montowałem i... Ty, tu by się chyba nawet dało śruby zamontować. Po prostu już na podnośniku, jakbyś miał ten silnik w samochodzie. No, ale tu jest chyba wygodniej, kurczę, już wszystko masz pod ręką, no nie? Więc montujemy to. Części w ogóle takie nowe, takie ładne, no nie? Jak się remontuje jakiś samochód, jakikolwiek, taki już jeżdżący po drodze, to wszystko jest takie zapierniczone brudem, ech. Dobra, i skrzynia biegów, tutaj na razie nie wiem co, dajmy sześciobiegową regulowaną, jeszcze jej nie instalowałem. Hajsu mamy kupę, BMW nam wszystko pozarabiała, nie? Wał napędowy, tutaj będziemy chcieli mieć lekki samochód, więc wałek dajemy oczywiście sportowy. Czyli mam nadzieję, że jakiś tam lżejszy, z jakichś lżejszych stopów. No i wiecie co? O kurde, to też by wypadało od razu wymienić, nie? Tą ramę. Cały samochód, kurde, do wymiany. Dobra, wiecie co? Na razie zostawimy tak jak jest, potem i tak będziemy to zawieszenie wymieniać, to wszystko, jeśli będzie taka potrzeba, no to się tym zajmiemy. Ciekawe, ile samochód ma mocy tak w ogóle teraz. Montujemy układ wydechowy. Do układu wydechowego dajemy jeszcze cut-off, czy przelotówkę. Dobra, tutaj mamy tak. Samochód będzie takim sleperkiem trochę. Z zewnątrz w ogóle nie będzie wyglądał, jakby było coś w nim zmienione, no nie? Aha, kurde, tu będzie chyba z 600 koni. Ty, zobacz, nam się coś pojawiło w ogóle już do instalowania. Próg boczny. Dobra. Spoiler by się przydał. Ciekawe, czy faktycznie on wpływa jakoś na polepszenie trakcji, czy to jest po prostu ozdoba tutaj w Drift 21. Nie dowiemy się chyba na razie. Tak, jeszcze musimy chłodnicę. Dajmy, ja wiem. Dobra, dajmy duże. Nie będzie duże, to mam czterorotacyjny, wielki zrobić jak trzeba. Zawieszenie jest totalnie standardowe, więc ja nie wiem, jak ten samochód będzie jeździł. Podejrzewam, że raczej słabo. Znaczy, mi zależy na tym, żeby on nie driftował. Mamy teraz dużo mocy, więc wydaje mi się, że z tyłu musimy te koła pozamieniać, no nie? Dać na pewno jakąś szerszą felgę i przede wszystkim szerszą oponę. Teraz mamy 265. Będziemy musieli dać coś większego zdecydowanie, kurde. Zaraz zobaczymy, ile tutaj mamy mocy, ile udało się wydusić z tego silnika. Turbosprężarkę dałem najmniejszą jaka była, bo nie zależy mi na tym, żeby samochód w pewnym momencie zrywał przyczepność przy przyspieszaniu. Zależy mi po prostu na tym, żeby żwawo przyspieszał. Nie wiem, czy już mogę to... Aha, musimy jeszcze wnętrze dodać. No tak, to jest dość istotne. I tu nam jeszcze brakuje coś w silniku. Zaraz to sobie zrobimy, ale zaczniemy od wnętrza. Właśnie, a czy da się zrobić tak, że się nie zainstaluje tego drugiego fotela? Zaraz zobaczymy. Ty, tutaj zegary też ma. O nie, co to za ślepka? Aha. Ty, ale ciekawe. Tego nie było w samochodzie wcześniej. ECU Master możemy zainstalować. Ciekawe. Ty, bo nam tak kasy zaczyna powoli brakować. Gdzie taka klasyczna? Dawaj, pyk i fotel. Obojętnie, jaki tam ja na fotel nie będę patrzył, ja będę w niego pierdział. Hydrołapa. I słuchajcie, no nie instaluję tego drugiego fotela, zobaczymy czy my... Ach, kurczę, trzeba jednak, niestety. Ty, jaki możemy tu spoiler mieć? Damn. Dobra, dajemy ten sam. Słabo trochę, co? Ja bym tego fotela nie instalował, no pociula mi. No i spoiler możemy dać tylko taki duży. No teraz już nie wygląda jak sleper ten samochód, no nie? Już trochę bardziej sportowo. Zderzak, zobaczmy czy mamy tutaj jakiś, dajmy jakiś tam zderzak.
taki bardziej hardkorowy. O Boże, o Boże, nie, dobra, czekaj, czekaj, dajmy to może na razie, bez tego poszerzenia, bo tamten zderzak już przygotowany jest na poszerzenie. Jego sobie odstawimy na razie na bok, tak samo jak i ten. Da się na półkę to położyć? Chyba nie da się, dobra. Też będziemy mieli kolorową furkę. Progi, czek, nie ma chyba, możemy tylko taki doinstalować, koda. Czekaj, tylny zderzak typ 2, typ 1, to mamy typ 1, to musimy tak zostawić. Ale fajnie, że chociaż przedni zderzak udało się wymienić. Maska, a możemy dać sobie jakąś tam, wiesz, z wylotami właściwie, powiedz, i maseczkę sobie odstawiamy tutaj. I samochód mamy nawet zapinki, proszę. Dobra, coś mi tutaj jeszcze w silniku nie gra, czegoś mu tam brakuje. Rozrusznika, o kurde. Sterownik ciśnienia oleju, what the fuck? Co to jest? Dobra, gdzieś rozrusznika brakuje. To chyba będzie gdzieś przy skrzyni biegów, no. Co jest? Przy skrzyni biegów chyba będzie gdzieś rozrusznik, zaraz zobaczymy. Gdzie tu mamy to? Gdzie to jest? O, widzę, dobra. Nie mogę go pójść. Co jest? O dobra, było. Mam. Jest. Cyk, mamy pomontowane i coś tam nam jeszcze brakowało. Sportowy sterownik ciśnienia oleju. Gdzie to będzie? Czekaj. Na dół. Otwieramy. Ty, ja tego tu kurde nie widzę. O rany, znalazłem buga w grze. Dlatego nie mogłem zainstalować, znaczy nie mogłem tego znaleźć, a to jest w misce olejowej. I zobaczcie, jak instalujemy miskę olejową, no to możemy ją teraz zainstalować i nie widać tej części, no nie? Jakby nie każe nam gra robić tego po kolei, prawda? Ale możemy, jak nakierujemy myszką na to, no to mamy tutaj możliwość wyboru tej części. Trochę się tego naszukałem, ale finalnie znalazłem. Nawet tutaj ten kolektor dolotowy rozebrałem, ściągnąłem to, bo myślałem, że gdzieś może tutaj to jest schowane. No ja nie remontowałem tego, więc nie wiem, ale no, czekaj, tu jeszcze mamy tą listwę. Tyk i tu mamy filtr. Dobra, wkładamy gnoja, orzecha do środka. No i mamy wszystko zrobione. Teraz jeszcze skrzynia biegów. Czyli co, zawieszenie mamy standardowe. No czekaj, coś mi się tu nie chce. Czekaj, to jest składnia krótka. Aha, bo tu mam. Dobra. I rozrusznik. I chyba mamy wszystko zmontowane. O! Interkulerem. O kurde! Tu coś napieprzyłem. Coś nie tak zrobiłem. Czekaj. Tu trzeba to przebudować. O rany. I tutaj też nam się nie pokazuje, no nie? Musimy to sami wywnioskować. Coś my tu zrobili źle. Okej, okay, chyba mamy wszystko gotowe. Tutaj mamy jakieś wyzwania garażowe, zobacz. Wyzwanie garażowe 2. Stan samochodu, który osiągnąłeś w poprzednim zeceniu, użycie. Dobra, tam, na razie nie. Odpalamy. O kurde! 800 koni mechanicznych! Ja pierdziele, chłopie! No to coś, co my tu za koła musimy włożyć teraz. O mordo, to jest podstawa. Musimy robić samochód tak, żeby, wiesz, na przyczepność, no nie? Ja pierniczę, co teraz? Dobra, dajmy... Myślę, że felgi chyba 17 tutaj wrąbiemy, nie? Ale zobaczymy. Koła. Dobra, ciul, wybierzemy tak, o. Bierzemy felgi. I tak, czy 19. Nie, dajmy 18 agresor. Felga, jaka może ta. Dajmy to. No i sobie musimy te części pokopiować. Dobra, i teraz do tego, tu mamy 19 felgę, to musimy dobrać odpowiednią oponę i słuchajcie, dajmy, tam mieliśmy chyba 260 coś, no nie 265 mieliśmy chyba, coś takiego. Najszersza to jest 295, no i taką musimy dać, ale myślałem, że będzie 300. Nie ma. Nie ma. To tak, musimy dać mieszankę miękką. To jest tutaj napisane. Czyli mamy miękką mieszankę 19. Nie, 19. Kurde, taką wielką? Jest. Także tutaj widzicie, mamy super miękką nawet mieszankę. Także to nam się zdecydowanie przyda, bo wtedy będziemy mieli bardzo fajną przyczepność. Przynajmniej powinniśmy mieć, no. 700 koni mechanicznych. To nie są żarty, słuchajcie. Nawet nie wiem, czy nie, przesada trochę, nie? Powinniśmy mieć tak z 300. Kurde, 700 to jest za dużo. Może się okazać, że będziemy musieli, wiesz, to moc zmniejszyć zaraz. Trochę, kurde, za dużo jest na time-out. To się wyważyło? Czekaj. O, dobra, teraz dopiero. Okej, ściągamy. Trochę za dużo to będzie chyba, wiecie? Trochę, kurde, za dużo. Leć.
O kurde, żeby mi się nie pomyliło. Jest różnica w ogóle w szerokości? No jest, jest, jest różnica. No przede wszystkim też wygląd jest inny, no nie? Tu wygląda ta nowa opona, wygląda jakby ktoś tam, wiesz, scyzorykiem zrobił takie rzeczy na niej. A czekaj, jak to wygląda tutaj? O kurde, ty 18 może maksymalnie, to super, kurde, że mi się obłowił teraz. Starczy nam na... Dobra, starczy nam. Myślałem, że 19 możemy tu wrąbać. A tu nie. To wiecie co, dajmy nawet nie 18, a 17, bo skoro tak, to może wyglądać źle. 19. Weźmy sobie felgi. I weźmy sobie 17 może. Nie, 17 będzie za... 18. Dobra, niech będzie. Dajmy jakąś taką fajną. Może to... Drifter. Czekaj. A tu mamy sport. Już ją mam, tak? To jest zresztą od Mazdy, no dobra, nieważne. Ta sama felga? Nie, no nie chcę tej samej. Kurde. Dobra, inaczej. Pozbierajmy wszystkie części i jeszcze raz. Nie, nie to chciałem. Moment. Dobra, felga street. Bierzemy felgę street. Ciekawe, czy będzie do niej właśnie odpowiednia opona, nie? Też z taką super miękką mieszanką byłoby super. Magazyn, opony. Dobra, i mamy tak, 18. Tu mamy już... Tu mam 18. Super miękka. No i pięknie. Montujemy. Dobrze, że sprawdziłem w ogóle przy pierwszym kole, no nie? Czy pasuje? Dobra, sprawdzamy, czy pasuje. To takie dziwne, nie? Bo ja biorę te same opony na przód i na tył. Te same koła i w ogóle to wszystko to samo. I tak, tu mamy... Te koło generalnie szersze, no nie? Ta opona jest szersza. A właśnie, hamulce jeszcze. Dobra, to później. Na razie zobaczymy, jak to będzie w ogóle skręcać, no nie? Znaczy, hamulce są generalnie bardzo ważne, żeby samochód dobrze skręcał, no. I w ogóle wchodzi w zakręty, tak? No, wszystko ma znaczenie. Trzymaj BMW. Kurde, jak spadła. Do środka się da? O. Okej, będziemy z oponą jeździć, super! Dobra, to mamy wyważone. To się wsadzi jeszcze. Pyk, a. O. Tutaj inny mechanik będzie wyważał. Wsadzamy koło, jedno mamy w bagażniku. Znaczy ten wankier taki mały jest, że tam się jeszcze koło nam zmieściło. No to chyba super, no nie? Dobra, mamy gotowe. Zamykamy, zobaczmy, czy wszystko gra. Chyba będziemy mogli sobie parę rzeczy tutaj dostosować. Ciśnienie opon tutaj musimy wyrównać, żeby samochód właśnie nie bujało. I dajmy na 2,1. No nie, ciśnienie sobie. Hamulce na razie nie, napęd, skrzynia biegów. No i tutaj kwestia tych, kurczę, biegów. Później się to jeszcze poustawia, nie? Geometria i zawieszenie, na razie tu nic nie możemy zrobić. Tak, zastosujemy parametry. Jeszcze raz uruchamiamy hamownię. O kurde, ta moc jest poważna. Ta moc jest poważna i mamy przy... Co jest, kurde, co? Maksymalny moment obrotowy 800 koni przy 9000 obrotów na minutę, a maksymalnie jest 6100 obrotów na minutę. Trochę nie łapię, no jak on, jak to jest zbadana moc przy takich obrotach, skoro nie ma takich obrotów? Mamy maksymalnie obrotów tyle, tak? Gdzieś tyle, no nie? Gdzieś tutaj mamy maksymalne obroty. To jak tu sprawdzili, że mamy tyle kurde mocy? Nie rozumiem, no nie wiem jak to działa, może czegoś nie wiem. Dobra, nieważne. Chodźmy sobie teraz na... No przetestować furkę. Jest tak, próba czasowa, tutaj gdzie żeśmy dali tyłka. Mamy najszersze opony jak się da w tym samochodzie. Ciśnienie chyba dobrze ustawione. Skrzynię biegów mamy do ustawienia. Natomiast totalnie nie mamy zrobionego czego? Nie mamy zrobionego zawieszenia. Będziemy musieli jeszcze raz wystartować, bo w sumie wiadomo, nie? Za dużo, too much power. Too much power, moi drodzy, too much power. Niestety, too much power. 19 sekund. Samochód, no... Czekaj, on się buja, co jest? Czekaj, do ilu on się kręci? What? Do 11 tysięcy obrotów? Kurde. Wow!
końca. Jezu. A i chyba się nie obejdzie bez tego przerobionego zawieszenia. Bo je też tam można dostosować, to niekoniecznie trzeba robić tak, żeby samochód był, wiesz... Ciężko go opanować. Ciężko, ciężko. Jeszcze to niekoniecznie trzeba robić, żeby samochód driftował, no nie? Ale mocy ma trochę, moim zdaniem, za dużo. Bo nie można go... Znaczy, wiecie, no te samochody tu są przygotowane już generalnie do driftu, no nie? I chodzi o to, że nie można go opanować z taką mocą. No i hamulce też będzie trzeba zmienić. Ech, jest trochę roboty. Musimy sobie to podzielić na dwa odcinki, przygotowywanie tego samochodu na Time Attack. Ja nie wiem, w ogóle cała zagadka polega na tym, że ja nie wiem, czy to w ogóle w tej grze jest możliwe. Czy my po prostu powinniśmy driftować, żeby zrobić jakiś tam czas, no nie? Teraz samochodem buja na wszystkie strony i bardzo ciężko go opanować. No niby srebro mamy, ale srebro mieliśmy też na całkowicie standardowym samochodzie, no nie? Co tu teraz zrobić z tym samochodem, moi drodzy? Za dużo mocy, 700 koni mechanicznych, to jest za dużo. Mamy za wąskie koła z tyłu na taką moc. A, no i w sumie moglibyśmy jeszcze go poszerzyć, prawda? Bo tutaj jest możliwość zainstalowania poszerzenia. I to też powinno nam trochę usprawnić prowadzenie, no nie? O ja pierdziele! O kurcze! Nie no, to musimy sobie rozłożyć budowę tego samochodu na dwa odcinki, zdecydowanie. Najbardziej mi się podoba to. Czekaj, czekaj. O! Ty, a możemy na tył zamontować? Tak, do klapy? Czekaj, to w BMC bardziej będzie pasować. Bo tutaj się otwiera ze spoilerem, no nie? Chodź opona, czy tam koło. Nie wiem, czy się wciśnie, czekaj. Ouu, także dzisiaj zdecydowanie no, trochę za mało tej jazdy, ale widzicie, że budowa samochodu też kurczę trwa kupę czasu, no nie? Próbuję to koło tu wsadzić. Ja trzeba chyba tak zrzucić. Będziemy musieli mieć samochód z większym bagażnikiem. O, wiesz, ale idealnie ty! O kurde, kupiło mnie to teraz. Zobaczcie ty, a da się jeszcze jedno koło? To jest samochód do driftu ta BMW. Każda BMW jest do driftu, zobaczcie. Koła do bagażnika chowasz. Już nie mogę otworzyć ty. Ej, klapy nie mogę otworzyć, co jest? Ej, serio? Sam lokowało się! O kurczę, znaczy tak, jak chyba zamienimy samochody... Moment, to ta opona powinna, to koło powinno być pod spodem, nie? Gdzie to jest? O! Ty nie ma! Fajna jest ta gra, nie ma co. O Boże. Ale moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek. Będziemy sobie kończyć Mazda RX-7. Jeśli macie jakieś propozycje co do jej tuningu i dostosowania, to oczywiście piszcie w komentarzach. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hejas!